mówić także o sprawach pracowniczych, o związkach zawodowych. Mamy z nami dwie osoby, które się tą tematyką zajmują jako eksperci. Znanego Państwu między innymi, mam nadzieję, że znanego z łamów Nowego Obywatela, doktor Jana Czorostego z GH. Dobry. I pana doktora Daniela Kiewrę z firmy S-Partner, która jest częścią grupy Syndex, która świadczy usługi eksperckie na rzecz między innymi Związku Zawodowych i Rad Pracowników, nie tylko w Polsce. Związki zawodowe w coraz większym stopniu w Polsce, ale przede wszystkim w krajach zachodnich wypracowały bardzo szeroką paletę różnorodnych sposobów działania opartych, nie rezygnując z tych takich tradycyjnych narzędzi jak strajk, także są w stanie prowadzić intensywną działalność szkoleniową, różne nowatorskie metody dialogu społecznego, edukacji społecznej, są w stanie wykorzystywać instrumenty prawne, są w stanie korzystać z ekspertów. Chcielibyśmy, żeby także w Polsce ta działalność związku była coraz bardziej nowoczesna i profesjonalna. No i właśnie pod tym kątem przyjrzymy się temu, co już w Polsce zaistniało, no i tym mankamentom, nad którymi należy jeszcze popracować. No i zacząłbym od zagajania takiego tematu. Wiem, że pan doktor Kiewra tutaj sugerował, że to nie jest do końca jego działka, więc się nie czuję, żeby tutaj bardzo wyciągnięcie do tablicy. Pytanie pierwsze o politykę wizerunkową związków, czy może szerzej o sposoby komunikacji związków ze społeczeństwem. Chciałbym, żebyśmy tutaj wspólnie zastanowili się nad takimi kwestiami, jak istniejące media związkowe, jak one działają, na ile są skuteczne, jak mogłyby działać, nad kampaniami informacyjnymi, które są edukacyjnymi, które są prowadzone przez centrale związkowe, ale także takim bardziej jeszcze ogólnym cechom komunikacji w związku ze społeczeństwem, czyli temu, jakie hasła związki podejmują, jakim językiem komunikują swoje postulaty, czy to jest skuteczny sposób mówienia do społeczeństwa, pozyskiwania sojuszników itd. Więc komunikacja związku ze społeczeństwem, panów refleksje, i mam nadzieję także jakieś konstruktywna krytyka. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Daniel Kiewra, tylko jedno słowo uwagę. My świadczymy usługi tylko i wyłącznie dla strony pracowniczej, czyli dla związków zawodowych, rad pracowników i europejskich rad zakładowych, tak? Nie świadczymy tych usług dla strony pracodawców, to żeby to była jasność. Natomiast ja chciałem nawiązać do tego, co tu było ostatnie zdanie z sali powiedziane na temat tego uzwiązkowienia, tak? Że te 7%, o te 7% uzwiązkowienia we Francji. Dlaczego tam 7% jest bardziej skuteczne niż nasze 15%, tak? Ja dokładnie odpowiedzi na to pytanie nie mam, ale wydaje mi się, że po pierwsze kultura prawna, która istnieje w Europie Zachodniej, czy to w Skandynawii, czy właśnie na przykład w tej Francji, jest zupełnie inaczej traktowana. Prawo jest czy w Niemczech na przykład, prawo jest respektowane, nieważne czy my się z tym prawem zgadzamy, czy nie, pracodawcy na przykład, czy oni się zgadzają, czy nie, ale je respektują. W firmach niemieckich, ja nie dokładnie zrozumiałem, jaka to była ta firma szwedzka, ale chodzi o to, że to był chyba Swidut, tak? Która jest ramieniem Ikei. Myśmy dla Swiduta też pracowali swojego czasu w ramach projektu realizowanego z Solidarnością. I okej, pracodawca w Swidudzie faktycznie, ten polski pracodawca, w pierwszym momencie miał problem z tym, żeby wpuścić eksperta, żeby rozmawiać na poziomie merytorycznym. Ale kiedy ta informacja doszła do kolegów w Szwecji, sytuacja się diametralnie zmieniła. Prawo w Polsce oczywiście jest takie, jakie jest. Tak? Ustawa związkowa nie jest precyzyjna, ustawa o informowaniu też nie jest precyzyjna. Ona daje bardzo duże pole interpretacyjne, tak? Ale jest i w jakimś stopniu funkcjonuje. Natomiast problem polega na tym, że to prawo nie jest respektowane, zwłaszcza przez stronę pracowniczą. Ono zawsze to prawo nagina. Pracodawców, tak. Pracodawca zawsze nagina to prawo tak, jak jest jemu wygodniej, tak? To jest moim zdaniem podstawa. Kultura prawna, która u nas jest, znaczy brak tej kultury prawnej, tak? Druga rzecz, to być może to jest to, że Francuzi, znowu do tej Francji się zwrócę, tak? Bo my jesteśmy firmą francuską, w gruncie rzeczy mamy te korzenie francuskie, że Francuz, tak jak obserwuję kolegów związkowców we Francji, nie mówię, że w Polsce im się nie chce, ale w tym we Francji oni są bardzo zaangażowani w to, co robią. I moja jedna uwaga.
Polsce związki zawodowe są naprawdę bardzo delikatne. To jest bardzo kulturalne, bardzo koncyliacyjne. To znaczy łagodne, powiedziałbym. We Francji związki zawodowe, jeśli dochodzą do ściany, a wykorzystując prawników, ekonomistów, bo mają to zaplecze, jeśli nie są w stanie się porozumieć, jest ściana, jest opór, pracodawca nie przyjmuje do wiadomości, to wychodzą na ulicę, potrafią zamurować budynek zarządu, potrafią zburzyć halę produkcyjną, bo takie sytuacje były. Jak wychodzą na ulicę, to wychodzi 2 miliony ludzi w Paryżu, służby publiczne. I to nie jest bajka. To nie jest bajka. Pamiętamy ostatnie dni protestów w Warszawie? Bardzo kulturalnie, spokojnie. No oczywiście, to miało mieć inne hasło i takie miało, tak? Ale moja uwaga jest taka, że w Polsce związki zawodowe czasami są zbyt łagodne w tym postępowaniu. Czy to źle, czy dobrze, nie wiem. No z mojego punktu widzenia eksperta, ja zawsze wolę dialog. Tak? Uważam, że ulica niczego nigdy nie załatwi. Czy to lata 80. w Polsce, to 68. we Francji, czy każda rewolucja, ona niczego nie załatwia. Ulica niczego nie załatwia. Tak gdzieś potem trzeba usiąść do stołu i prowadzić rozmowę, znaleźć ten kompromis. Tylko że do tego kompromisu trzeba drugiej strony. Dziś w Polsce, to jak mi się wydaje z obserwacji, ta druga strona nie chce. Nie wie, czy nie rozumie, tak? Nie ma właśnie woli, tak? Do tanga trzeba dwojga. Natomiast to jest takie podsumowanie jakby tej poprzedniej części. Natomiast co do polityki wizerunkowej, no to faktycznie nie ma tego zrozumienia, nie zauważamy tych problemów związkowych, bo ich nie ma w mainstreamie, nie ma ich w tych głównych mediach, tak? Jeśli są, to są raczej te przekazy bardzo negatywne. To są przekazy negatywne pokazujące, ile to związkowcy zarabiają, jakimi samochodami jeżdżą, tak? Co ja widzę w głównym przekazie mainstreamowym z dni protestu? Nie wiem, czy na to jest tutaj rzecznik Solidarności, czy też to zauważył, że ja tej strony nie przeglądam, ale akurat mam mechanizm, który mi wyłapuje rzeczy związane z ruchem związkowym. Co było głównym tematem? Jaki zegarek Piotr Duda miał na manifestacji, tak? To był główny problem. Nie te problemy, które były poruszane, tylko jaki miał zegarek? Był zegarek tam za ileś tysięcy złotych, tak? 3,5. Ja dziękuję Bogu, że nie zwrócili uwagi w mediach, jaki Stefan miał zegarek, bo był o wiele droższy w trakcie debaty o polityce przemysłowej. Ale do tego poziomu sprowadzają media mainstreamowe tą dyskusję. Ale dodaj, że o swoim szefie mówi. Tak, ja mówię o swoim szefie, tak, przepraszam. Francuzie. Do tego sprowadzany jest ten przekaz w głównych mediach, tak? Że tylko się zwraca uwagę na tą negatywną stronę. Mnie bardzo cieszy to, że takie dyskusje, jakie tutaj są prowadzone, tak? Że była ostatnio w czwartek debata na temat przyszłości związków zawodowych prowadzona przez Europejskie Centrum Solidarności i Fundację Eberta. Że była wcześniej prowadzona debata z udziałem byłych szefów Komisji Trójstronnej w Centrum Dialogu w Warszawie. Ale o tym się w ogóle nie słyszy w mediach. Z wyjątkiem tygodnika Solidarność i kilku regionalnych periodyków, które te związki zawodowe wydają. Tego nie ma, bo to jest passé. Z czego to wynika? Ja nawiązując do tego poziomu edukacyjnego, bo tu rozmawiałem z Jankiem przed chwilą, że jak ja pamiętam, jak ja studiowałem te 10 lat, znaczy studiowałem dużo wcześniej, tak? Jak na przykład robiłem doktorat na Uniwersytecie Łódzkim, czy wcześniej jak studiowałem, to na Wydziale Ekonomicznym związki zawodowe zawsze były passé. To byli ludzie, których należało postawić pod ścianą i rozstrzelać, bo oni są przeciwko liberalizmowi. Przy czym ja nie utożsamiam tego, co jest dzisiaj z liberalizmem, bo to jest neoliberalizm, to jest zupełnie coś innego. Z kapitalizmem, że stoją w poprzek rozwojowi gospodarczemu kraju. Tak się kształci u nas, tak się, nie wiem, bo ja od 10 już lat nie jestem teoretykiem, nie wykładam na uniwersytecie, ani nie prowadzę żadnych wykładów, więc nie wiem, jak jest teraz. Ale 10 lat temu tak było, że związki zawodowe były passé. O nich się nie mówiło, jeśli nie mówiło się, to mówiło się w sposób negatywny, wskazując, że są tylko roszczeniowe, że kosztują, że nie są merytoryczne. To był główny przekaz. No i ci ludzie, którzy kończą te uczelnie, wchodzą do pracy, wchodzą do biznesu, mają to z tyłu głowy. Mają to z tyłu głowy i niosą ten przekaz dalej, w praktykę. Niestety tak jest. Ja już oczywiście nie mówię o edukacji na poziomie gimnazjum, liceum czy przedszkola, tak, bo to nigdy nie zostanie. Ale to, co na studiach zostało, przynajmniej powinno zostać. A przekaz był taki.
to żeby nie za długo, to potem jeszcze do tematu wrócimy, oddaję głos. Ja się wetnę tutaj, cenny głos na temat tego, jaki jest wizerunek związku w mediach, w życiu akademickim. Bardzo ciekawa będzie też druga strona, czyli to, w jaki sposób związkowcy potrafią z tą sytuacją zdawać rady, jaki swój wizerunek są w stanie próbować kreować, w jaki sposób być może nie dawać argumentów temu czarnemu PR-owi. Więc może pan doktor też parę słów na ten temat dorzuci. Okej, okay. Część z państwa może być zaskoczona, czuć się zaskoczona tym, że na temat związków zawodowych wypowiada się ktoś, kto reprezentuje szkołę główną handlową. Uważano poniekąd słusznie za bastion myśli neoliberalnej, ale my tam jesteśmy co prawda trochę z boku i robimy swoje, więc zajmujemy się badaniem dość niepopularnego, do niedawna przynajmniej tematu, czyli stosunku pracy. Zanim przejdę może do odpowiedzi na pytanie, które pan zadał, nawiążę do tego, o czym wspomniał Daniel, czyli kwestii pewnego ugruntowanego światopoglądu, jaki ma rzeczywiście spora część kadry menedżerskiej w tej chwili będąca aktywna w naszej gospodarce. Ja to generalnie się zgadzam z tą diagnozą i to wynika nie tylko z faktu, że ja w dalszym ciągu jestem czynnym nauczycielem akademickim, aczkolwiek widzę zmiany pozytywne w miarę upływu czasu. Nie mamy do czynienia z bezkrytyczną akceptacją. Na zasadzie nie ma alternatywy. There is no alternative, która była dominującym przekazem wtedy, kiedy ja studiowałem w połowie lat 90. Niemniej to jest bardzo istotny wątek, którego nie powinniśmy pomijać, kiedy mówimy o tym, jak wygląda i dlaczego licze stosunków pracy w Polsce wygląda tak, a nie inaczej. To jest pokłosie pewnego modelu edukacji, który został stworzony w latach 90., który trzymał się stosunkowo dobrze, który zaczyna się zmieniać. Bliżej, dobrze. Natomiast przechodząc do pańskiego pytania, co związki mogą robić, żeby ten ich wizerunek destruktorów, tak jak to zostało bardzo celnie nazwane przed wielu już laty przez profesor Kozek w takim studium będącym analizą treści przekazu na temat działalności związków zawodowych prezentowanego przez główne tak zwane tygodniki opinii w Polsce. Robią moim zdaniem coraz więcej, mają ograniczone możliwości, to znaczy oczywiście ja podzielam podobnie zresztą jak chyba większość z państwa to obecnych zdanie Daniela, głównym problemem jest brak dostępu do mediów głównego nurtu, zarówno prasy jak i telewizji, która jednak jest tym czynnikiem najsilniejszym, jeśli chodzi o kształtowanie opinii publicznej. Natomiast związki wykorzystują skutecznie nowe media, zwłaszcza media społecznościowe. Ja z dużym zainteresowaniem słuchałem tego, o czym mówili panowie reprezentujący związki w poprzednim panelu. I zwróciło moją uwagę to, że wspomnieli, że tak naprawdę do tego, że spotkali się tu i teraz w takim składzie, doszło dzięki Facebookowi. To jest narzędzie, podobnie jak wszystkie platformy komunikacyjne związane z internetem, również telefonia komórkowa, które mają ogromny potencjał, jeśli chodzi o organizowanie oddolne. I to widać. To rzeczywiście zaczyna przynosić efekty. Natomiast jest problem, że takie organizowanie oddolne musi się w pewnym punkcie struktury, w tym modelu związków zawodowych, jakie w Polsce mamy. Może się nam podobać albo nie podobać, ale jest taki i inny nie będzie. Chyba, że zostanie zmieniona ustawa, ale to już jest inny wątek. To te inicjatywy oddolne muszą się spotkać w pewnym momencie z organizowaniem odgórnym i tutaj jest pewien problem. Również na poziomie komunikacyjnym te dwa piętra struktury związkowej często się ze sobą mijają. A u nas jest jeszcze ten dodatkowy problem, że nie ma struktur branżowych. Czyli tak naprawdę mamy poziom zakładowy, potem długo, długo nic. Regiony, tak jak słyszę, zarówno w Solidarności, jak i w OPZZ-cie, co wiadomo, które spełniają w jakiś sposób swoją rolę, nie do końca efektywny. I poziom centralny, który jest tak naprawdę zupełnie obcy, daleki zwykłemu, przeciętnemu pracownikowi i związkowcowi. Tutaj dostrzegam jeden problem.
media związkowe, te tradycyjne, takie jak chociażby padły nazwy Tygodnika Solidarność. Tak jest. Ich problem polega na tym, że docierają tylko do wąskiego kręgu odbiorców. Oczywiście mamy do czynienia z kryzysem prasy papierowej. Mamy spadającą sprzedaż. Natomiast oczywiście są możliwości zwielokrotniania podawanych opinii z wykorzystaniem nowych mediów i to się dzieje. Ja nie przywiązywałbym jednak nadmiernej wagi, nie fetyszyzował roli prasy tradycyjnej. Zdecydowanie bardziej poświęciłbym uwagę i skupiłbym środki, które wiemy, że są ograniczone, na wykorzystaniu nowych mediów. To jest inwestycja o wiele bardziej, moim zdaniem, opłacalna, która się zwróci w przyszłości. Nawiązując do wydarzeń, które sprzed miesiąca, tak, które znalazły swoje odzwierciedlenie w tytule naszego panelu. Laptop czy płonąca opona? No, powiedziałbym, że laptop i płonąca opona, bo wszystko zależy od kontekstu, od danej sytuacji. Akurat 14 września zapłonęła ta jedna opona, czyli liczba pojedyncza jest tutaj jak najbardziej uzasadniona. Daniel o tym wspomniał, ilustrując tym przykładem bardzo taką koncyliacyjną, kooperacyjną, pokojową czy wręcz łagodną postawę polskich związków zawodowych. Ona w tym konkretnym kontekście sytuacyjnym się sprawdziła. Dlatego, że jak Państwo pamiętają, były duże obawy, zanim rozpoczęły się dni protestu, że może w ich trakcie dojść do sprowokowanych wydarzeń, zamieszek czy temu podobnych rzeczy, które pozwoliłyby utrwalić ten negatywny wizerunek destruktora, związkowca, który rzuca kamieniami i podpala opony. Natomiast to była manifestacja odpowiedzialności znakomitej organizacji. Proszę zwrócić uwagę, jak zaczął odwracać się przekaz medialny właśnie 14 września. W mediach głównego nurtu na czele z głównymi telewizjami. Jednoznaczne słowa krytyki, próby wręcz ośmieszania, bagatelizowania postulatów związkowych, które były zgłaszane w poprzednich dniach, kiedy odbywały się chociażby debaty panelowe. Na bardzo istotne, poświęcone bardzo istotnym problemom, o których się tak naprawdę niewiele mówi. Polityka przemysłowa. To jest temat bardzo istotny w tej chwili. Mówi się wręcz o reindustrializacji Zachodu. Ktoś od nas o tym słyszał? Najlepszą polityką przemysłową jest brak polityki przemysłowej. To są słowa, które padły na początku lat 90. I nie będę wspominał, kto, tak, kto je wypowiedział. Tak, ale tak, to było ze strony ówczesnych sfer rządowych. Więc ten przekaz zaczął się zmieniać 14 września. Pojawiły się słowa uznania, ale właśnie dotyczące tej odpowiedzialnej postawy związków zawodowych, które były w stanie zorganizować ogromną, jak na nasze warunki, na francuskie malutką, na nasze ogromną manifestację, między 100 a 200 tysięcy ludzi, praktycznie żadnych incydentów. Spokój, świetna organizacja. To zyskało naprawdę duże uznanie i pochwały. Więc to był duży sukces wizerunkowy właśnie. Pytanie, jak ten kapitał zostanie w tej chwili spożytkowany, bo nie wiemy. Po miesiącu, który upłynął od tamtych wydarzeń. Także wizerunek związków, który przez lata był zły. Ja nie chcę tutaj się bawić w wyszukiwaniu, czy posługiwać się eufemizmami. To wynika jednoznacznie z analiz prasowych, z analiz treści głównych mediów. Wspomniałem o profesor Kozek i jej opracowaniu destruktorzy. Daily Toast również zwracał na to uwagę. Jak gwałtownie została przestawiona zwrotnica w roku 90, jeśli chodzi o język, którym zaczęto opisywać związki zawodowe w Polsce i trwało to przez następne kilkanaście lat. Mam wrażenie, że ten klimat powoli ulega zmianie, tylko jest pytanie, czy to jest trwała zmiana, czy też mamy do czynienia z taką chwilową korektą, czy anomalią dominującej tendencji. Także dziękuję. To właśnie pytanie, znaczy nie pytanie, tylko taka dygresja, pytanie retoryczne. Związki zostały pochwalone, kiedy były grzeczne. Pytanie, jaka była sytuacja znowu, kiedy te protesty by się zradykalizowały. Ten względnie dobry, względnie życzliwy czy neutralny stosunek mediów pewnie by się znowu radykalnie zmienił. Chciałem teraz przejść do kolejnego punktu związanego z profesjonalizmem czy profesjonalizacją działań związków zawodowych. Być może pan Daniel będzie w nieco kłopotliwej sytuacji na to pytanie odpowiadając, ale jakoś pewnie wybrnie.
Pytanie o to, do jakiego stopnia związki zawodowe w Polsce nauczyły się tego, co jest ważne, co jest dużym elementem siły związków w krajach Zachodu czy w krajach nordyckich, czyli korzystania z wiedzy, korzystania z zaplecza naukowego, eksperckiego, czy własnego, czy zamawiania pewnych analiz na zewnątrz, czy rzeczywiście związki są merytorycznie przygotowane do walki, czy to na poziomie centralnym, czy na poziomie zawodów pracy. Czy rozumieją w ogóle w dostatecznym stopniu te narzędzia i konieczność ich stosowania, konieczność znajdowania tych środków itd. Oczywiście mają tą świadomość i wiedzą, że tak trzeba, tak? To oczywiście należałoby rozgraniczyć w pewnym stopniu ten poziom centralny, branżowy i komisje zakładowe, bo na poziomie centralnym, czyli tych osób, które reprezentują centralne związkowe, na przykład reprezentowały, tak, bo to jest już historia, na komisji trójstronnej, to oczywiście ich poziom wiedzy i doświadczenia był bardzo duży. Świadomości tego, tych tematów, którymi się zajmowały, był bardzo duży. To są specjaliści, że oni nie zniknęli, tak? Są specjaliści w tych dziedzinach, którymi się zajmowali. Tak samo dotyczy, choć trochę w mniejszym stopniu, branż. Branż to górniczej, czy to zbrojeniówka, czy spożywka. Okej. Problem, jaki może być, to jest oczywiście na poziomie komisji zakładowej. Wiadomo, ja bym powiedział z doświadczenia, że należałoby rozgraniczyć trzy poziomy wiedzy, które mogą być wykorzystywane. To jest oczywiście świadomość prawna, narzędzi prawnych, świadomość tych ustaw, które wykorzystujemy, świadomość sytuacji finansowej, ekonomicznej firmy, w której firma funkcjonuje i świadomość działalności operacyjnej tej firmy. O ile z działalnością operacyjną nie ma najmniejszego problemu. Związkowcy to są pracownicy, którzy w tych firmach pracują. Znają tę firmę lepiej od ekspertów. Oni wiedzą, jak się prowadzi wydobycie węgla, jak się produkuje samochody, jak to powinno być zorganizowane najlepiej, żeby działało we wspólnym interesie pracowników i firmy. Tu są specjalistami. Żaden ekspert, który przyszedł do takiej firmy, nie będzie tego znał lepiej. Jeśli ja teraz, powiedzmy, jestem ekspertem w jakiejś firmie spożywczej, z branży spożywczej, to jest firma ogólnopolska, będąca w grupie kapitałowej, to ja nigdy przewodniczącemu nie będę tłumaczył, jak się ten biznes robi. W sensie produkcji tego dobra, tak? Bo ja się na tym znam, ale on na co dzień to widzi i umie to zorganizować. Na tym poziomie związkowcy mają bardzo dużą, szeroką wiedzę. I prawdziwi eksperci powinni z tej wiedzy czerpać, tak? Znaczy nie wchodzimy i nie mówimy co i jak, tylko najpierw słuchamy. I na tej podstawie wyciągamy wnioski i próbujemy zrozumieć ten biznes. Natomiast problemem może być wiedza ekonomiczna, finansowa i prawna. Bo oczywiście te osoby na co dzień się tym nie zajmują. Mają inne zadania, tak? Mają pracę swoją na stanowiskach, na których pracują. Jednocześnie mają swoją pracę związkową. W związku z tym nie zawsze muszą mieć rozeznanie w aktach prawnych, które w danym momencie mogą wykorzystać. No nie zawsze są w stanie, na przykład nie, przy negocjacjach płacowych, znaleźć takie argumenty za poparciem wynagrodzenia. W oparciu na przykład, nie wiem, o wyniki finansowe, o rachunek kosztów i tak dalej, i tak dalej. Tu jest pewne pole. Z tego doświadczenia, my na rynku, mówię na rynku, chociaż to jest w cudzysłowie rynek, tak? Jesteśmy od 7 lat i naprawdę ustawa o informowaniu, bo ona głównie daje tę możliwość. Tych rad pracowników jest oczywiście niewiele w porównaniu z tym, ile jest firm, które mogłyby je mieć, ale te firmy, które mają rady pracowników, ta ustawa, mimo że ona jest fatalnie napisana, mimo że ma... fatalnie napisana, to ona jednak działa. Wiele firm, wiele rad pracowników, w których są zgłupione różne związki zawodowe, nie tylko z tych trzech centrów, ale też niezależne, działają razem wspólnie w interesie pracowników. I to działa. Są w stanie pozyskać informacje i są w stanie tę informację przeanalizować samodzielnie, bądź to z ekspertem, takim czy innym, no i dojść do pewnego konsensusu, tak? Ja nie mówię, że ten kompromis, że to jest powszechna sprawa, ale to się dzieje i jest to możliwe. Ja na samym początku, kiedy ta ustawa weszła do Polski, miałem co do tego wątpliwości, tak? Wydawało mi się, że i zresztą nawet związki zawodowe miały co do tego wątpliwość, tak? Że to będzie odbierało związkom rolę i że będzie zagrożeniem. Okazuje się, że nie jest zagrożeniem. Że to jest kolejne narzędzie, które można wykorzystać w dialogu społecznym z pracodawcą. Że eksperci związkowi
czy to związkowi, czy to firmy zewnętrzne, tak, są w stanie prowadzić ten dialog. Tu oczywiście są dwa problemy. Dwa problemy. Niezależność i jak to finansować. Bo ustawa, na przykład ustawa o informowaniu mówi, że za eksperta płaci pracodawca. To jest największy problem. Poza oczywiście dostępem do informacji. Pracodawca nie chce się dzielić tą informacją. Mimo, że często mówi, że informacja jest niej tajna, poufna, mimo, że na przykład można ją znaleźć, nie wiem, w internecie, to mimo to mówi, że jest poufna, tak? To jest problem, ale z mojego doświadczenia z tych 7 lat tu w Polsce i wcześniejszych lat działania w Europie, ta ustawa działa i się sprawdza. Jest w stanie załatwić wiele problemów, ale oczywiście nie wszystkie. I widzę, że w ciągu tych 7 lat stosunek organizacji związkowych do lat pracowników zmienił się diametralnie. Związki zawodowe dostrzegły, że mogą dzięki temu tworowi, jakim są Rady Pracowników, czy Europejskie Rady Zakładowe, realizować swoje działania. Tutaj był ten przykład wcześniej Stuart Wooda, czy mogą dawać inne przykłady. To jest oczywiście, jeśli czegoś, znowu na poparcie tezy, że ekspert, wiedza się sprawdza, jeśli czegoś takie Rady Pracowników czy Związki Zawodowe nie mogą uzyskać na poziomie krajowym, to mają tą świadomość, że istnieje na przykład Europejska Rada i poprzez Europejską Radę próbują załatwiać te problemy. Więc można powiedzieć tak, okej, na dzień dzisiejszy ta świadomość jest, wiedza, jak te narzędzia wykorzystać jest, szkolenia są, eksperci są, czy to związkowi, czy zewnętrzni, tak? Tylko oczywiście to wymaga jeszcze czasu, to wymaga dalszej nauki, żeby to przełożyć na realne wyniki, tak? Bo nie zawsze ekspert pomoże, nie zawsze związkowiec pomoże, wiemy jakie są efekty, tak? Ale wbrew pozorom ten mechanizm działa. Ułomnie, bo ułomnie, ale mógłbym dać dziesiątki przykładów, że ten mechanizm działa i trzeba go wykorzystywać. Wepnę się tutaj w tą pauzę. Bardzo ciekawe informacje, refleksje na temat wykorzystywania wiedzy na poziomie zakładów pracy, dlatego mam cichą nadzieję, że pan doktor Czerzasty skupi się na korzystaniu bądź niekorzystaniu, czy bądź niewłaściwym korzystaniu z ekspertów na poziomie centra związkowych, na poziomie dialogu urzędowego. Swojego czasu pojawiały się krytyczne głosy ze strony naukowców, na przykład związane z tym, że nie powstał dotychczas żaden związkowy think tank, czyli jakiś instytut naukowy, który by się skupił ściśle na produkowaniu wiedzy na rzecz tych centrów związkowych. To znaczy, jeśli chodzi o profesjonalizację związków zawodowych na poziomie centralnym, to ja mogę powiedzieć przede wszystkim wiele dobrego. Zaraz wleję łyżkę dziegciu oczywiście do tego, natomiast fakt jest jeden. Głównie dzięki zaangażowaniu w dialog społeczny, w pracę Instytucji Dialogu Społecznego na poziomie, centralnym, czyli komisję trójstronną, zespoły branżowe, jak również w Europejski Dialog Społeczny, to też trzeba podkreślić, eksperci związkowi zdobyli naprawdę dużą wiedzę i doświadczenie. Znaczy, z moich osobistych doświadczeń, jak również z moich kontaktów, wynika, że rzeczywiście bardzo silnym zapleczem eksperckim dysponuje w tej chwili Solidarność na poziomie Komisji Krajowej. W OPZZ-cie wygląda to trochę inaczej, zresztą w forum również, ale to ze względu na różnicę struktury, dlatego że tu mamy do czynienia z jednolitym związkiem zawodowym. W przypadku Solidarności jest zwyczajnie łatwiej. Kiedy mamy do czynienia z Konfederacją, no to faktycznie centrala jest jedynie czapką, tak, w dużym stopniu jest zależna od swoich członków, związków i federacji. Oczywiście na ich poziomie również eksperci funkcjonują, natomiast to jest troszkę mniej zinstytucjonalizowane. Tu oczywiście rozbija, istotą tego problemu jest zawsze brak wystarczających środków. Myślę, że to miał Daniel na myśli, kiedy mówił o poziomie zakładowym, no bo ekspertów własnych na poziomie zakładowym nie ma. Są eksperci, znaczy są oczywiście, jest prawnik, to jest przeważnie ten specjalista, który jest opłacany przez organizację na poziomie zakładowym. Są inni eksperci zewnętrzni dostępni, ale jest prozaiczne pytanie bardzo przyziemne, no kto za to zapłaci i z czego? I to jest często ta przeszkoda, o którą rozbijają się próby pozyskania wiedzy z zewnątrz.
Natomiast wracając może na tym urwę wygłupnej, przejdę teraz do tego wątku instytutu, o którym się od wielu lat mówi. Ja tak próbowałem sobie teraz przypomnieć kiedy. To był chyba 2006 rok, kiedy się pojawił po raz pierwszy ten postulat. Także 7 lat później jesteśmy dalej w tym samym punkcie. Pytanie, jaką formułę miałby przybrać taki think tank, bo było kilka różnych pomysłów. Ja chcę to uporządkować. Owszem, mówiło się o instytucie związkowym czy dla związków zawodowych, ale mówiło się również o instytucie spełniającą podobną rolę dla wszystkich reprezentatywnych partnerów społecznych. To był na przykład taki alternatywny wariant. Instytucie, który miałby być jakoś umocowany na przykład przy Komisji Trójstronnej albo przy CPS Dialog i obsługiwać wszystkie 7 organizacji. To też pewnie byłoby rozwiązanie do przyjęcia. Tyle tylko, że tak jak mówię, to jest ciągle w sferze dyskusji. Dlaczego taka instytucja nie powstała? To jest rzeczywiście pytanie, nad którym się powinniśmy pochylić. Brak, myślę, że tak naprawdę clue to jest brak odpowiedniej woli politycznej po prostu, żeby taka instytucja powstała. Nie pojawił się również jasny, skrystalizowany pomysł, koncepcja tego, jak taki instytut miałby wyglądać, bo cały czas no, przerzucamy się tym, czy to ma być instytut związkowy, zrównoważony na przykład instytutem dla pracodawców, czy jeden instytut. Taka odpowiedź nie padła. Bardzo tego żałuję, dlatego że to są rozwiązania, które z powodzeniem są stosowane w innych krajach. Tego typu jednostki funkcjonują przy powiedzmy odpowiednikach naszej Komisji Trójstronnej, czyli Radach Społeczno-Gospodarczych, na przykład centralnych instytucjach zajmujących się dialogiem społecznym. Także to jest niezmiernie potrzebna instytucja, żałuję, że jej nie ma, dlatego że na pewno bardzo pomogłaby związkom. Chcę tylko podkreślić mimo wszystko i tym zakończę, bo nie chcę mówić o tym zbyt długo, że związki zawodowe na poziomie centralnym, jeśli chodzi o poziom ekspertyzy, nie mają się czego wstydzić. Prezentują naprawdę wysoki poziom w tej chwili. Dziękuję. Ja mam słowo uwagi do tego, bo nie wiem, czy to jest dobra odpowiedź, ale dlaczego nie powstał taki instytut? Dlaczego nie ma takiego think tanku? Być może to jest problem związków zawodowych, że w tym głównym dyskursie, który jest prowadzony, w głównej debacie, nie ma, albo są nieliczni, eksperci, profesorowie, naukowcy, którzy chcieliby się pod nazwiskiem zaangażować w to. Może brak jest tej niezależności, tak? Bo wiadomo, że kluczowym dla takiego think tanku byłaby niezależność. Jeżeli byłby to think tank związkowy, no to w jakimś sensie oni by byli udostaniani ze związkiem zawodowym, tak? W związku z tym od razu się pojawił argument, że nie reprezentują prawdy objawionej, czy jak to byśmy nazywali, tylko reprezentują interes jakiejś instytucji, jakiejś organizacji. Niezależność w przypadku ekspertów, w przypadku think tanku, czy jak to będziemy nazywali, jest elementem kluczowym. Proszę zwrócić uwagę, czy dzisiaj w tym głównym mainstreamie są osoby, no może poza Staniskis, poza kilkoma, ale już emerytowanymi profesorami, którzy są niezależni, chociaż dużo może odebrać emeryturę, bo ma taką możliwość. Czy jest ktoś, młodzi naukowcy na przykład, młodzi ekonomiści, którzy chcieliby się zaangażować w tworzenie takiego think tanku? Ja nie widzę, póki co nie widzę. Niezależność to byłaby kluczem, żeby znaleźć osoby niezależne, którym rola eksperta polega na tym, żeby nawet czasami mówić rzeczy niepopularne. Jeśli ja jestem ekspertem jakiejś komisji zakładowej, to jeśli ja wiem, jeśli w oparciu o moją ekspertyzę, moją analizę, wynika, że muszę powiedzieć coś przykrego takiej czy innej komisji zakładowej, to ja to jej mówię. Słuchajcie, tak wygląda moim zdaniem prawda. To jest informacja tylko i wyłącznie dla was, bo jestem waszym ekspertem. Nie wchodźcie w ten temat, bo pracodawca was tutaj załatwi. Omijajcie to, zostawcie to na koniec, uważajcie. Niezależność jest kluczem, moim zdaniem. I może brak tej niezależności, obawa przed właśnie byciem utożsamianym z organizacjami związkowymi, to jest ten problem. Oczywiście problem, jak miałoby to funkcjonować w sensie organizacyjnym, jak miałoby być to finansowane, to też jest ważne. Ale może to, co powiedziałem, też ma jakieś znaczenie. No dobrze, to ja może
dopowiem i odpowiem równocześnie. Faktycznie problem niezależności takiego instytutu jest kluczowy i on jest nierozwiązany do tej pory, ale stąd między innymi był ten pierwotny pomysł, żeby umocować tę instytucję albo przy Komisji Trójstronnej, albo przy dialogu i zapewnić mu finansowanie ze środków budżetowych. Byłby zależny od budżetu, ale czy istnieje lepsze rozwiązanie? Ja wiem, że ono nie jest idealne. Natomiast wtedy byłaby przynajmniej szansa na to, aby uniknąć albo przynajmniej zminimalizować takie zarzuty, że jest to tupa, przepraszam za kolokwializm, ale albo jednej, albo drugiej strony, albo związków, albo pracodawców. Tego typu zarzutów można pewnie też uniknąć wtedy, gdyby faktycznie był to instytut reprezentujący partnerów społecznych, jedną i drugą stronę stosunków pracy. To jedna rzecz. Druga kwestia niezależności. Znaczy, ja nie do końca się z tym zgodzę, ponieważ jest wielu ludzi w środowisku naukowym, którzy pod własnym nazwiskiem wypowiadają się, jeśli chodzi o problemy związków zawodowych i stosunków pracy, którzy również w debacie publicznej związki reprezentują. Znasz te postaci. Czy byłaby obawa o to, że zaangażowanie się po stronie związków zawodowych może narazić przedstawicieli środowiska naukowego na konsekwencje, które by sobie nie życzyli? Myślę, że ta obawa nie jest, ale jest nie demonizowałbym tego problemu. Znaczy, mi bardziej chodzi o to, że oczywiście to nie jest obawa, która może być uzasadniona, ale jednak tym osobom to z tyłu głowy może gdzieś funkcjonować i dlatego wolą nie ryzykować. O to mi tylko chodziło. Nie to, ja nie mówię, że ktoś wyciągnie jakieś konsekwencje, tak? Tylko że z tyłu głowy mają, że a, może lepiej tego nie robić, bo to mi zaszkodzi. Tylko w tym znaczeniu. Ja się jeszcze włączę, oczywiście nie siedzę. Taka irracjonalna obawa może. Oczywiście nie siedzę w głowach polskich naukowców i może i lepiej dla mnie czy dla nich. Ale też mógłbym zgadywać, przypuszczać, że być może taka tematyka nie jest też po prostu atrakcyjna, ciekawa, że ludzie, którzy nie wiem, zostają na uczelni, po prostu nie mają potrzeby, poczucia, że chcieliby się poświęcić tematyce pracowniczej, związków zawodowych, że to nie jest nic dla nich atrakcyjnego. To znaczy jedno zdanie, żeby może już zakończyć ten wątek. Ja nie mam problemu w angażowaniu się w projekty, które są organizowane czy firmowane przez związki zawodowe i jakby duża część mojego dorobku z tego właśnie się składa. Także to jest jedna rzecz. Zainteresowanie, tu się zgodzę. To jest ten problem, że takiego zainteresowania nie ma. No, ja znam to z własnego doświadczenia, ponieważ od wielu lat zgłaszam propozycje przedmiotów pod tytułem stosunki pracy w Polsce, stosunki pracy w Unii Europejskiej. Niestety jak do tej pory, minęło mi około 10 lat chyba, takiego przedmiotu uruchomić się nie udało ze względu na zbyt niskie zainteresowanie. Może to wynika ze specyfiki uczelni, na której pracuję, gdzie większość studentów jest jednak bardziej zainteresowanych wstąpieniem na kierunek finanse i bankowość, także oczywiście opowiadanie im o stosunkach pracy pewnie by im nie zaszkodziło, poszerzyłoby ich trochę ich perspektywę i spowodowało, że być może właśnie taki ortodoksyjnie neoliberalne spojrzenie polskich menedżerów na stosunki pracy i ich bardzo wyraźne skłonności do zarządzania autokratycznego, co mogę z pełną świadomością powiedzieć, bo potwierdza to zresztą Państwa doświadczenia, tak, z własnych miejsc pracy. Ja mogę tutaj wzbogacić to, odwołując się do wyników badań, które żeśmy przeprowadzali nie tak dawno i w małych i średnich prywatnych firmach w Polsce zdecydowana większość ich właścicieli bądź współwłaścicieli powoduje stylowi autokratycznemu. To jest niestety pokłosie tego, co zostało ładnie i zgrabnie opisane formułką folwarcznej kultury organizacyjnej, która w dalszym ciągu dominuje. Zwłaszcza w tym sektorze, który można by nazwać rdzennie prywatnym polskim kapitałem. I ostatnie pytanie przed tą częścią interaktywną.
prośba o możliwie zwięzłe zidentyfikowanie takich dodatkowych, nietypowych, czyli odbiegających od tych naszych pierwszych skojarzeń strajkowo-oponiarskich metod, narzędzi, które stosują związki zawodowe, które potrafią być skuteczne, które poszerzają ich możliwości działania i też jakieś możliwości komunikacji ze społeczeństwem. Te mniej typowe narzędzia, które związki w Polsce gdzieś próbują stosować, o których się mniej słyszy, o których się nieraz w ogóle nic nie wie, a które też panowie by wskazali jako taki interesujący kierunek. No ja tutaj jako taki zagajacz, pamiętam, że swego czasu z dużą sympatią obserwowałem program rabatowy wprowadzony przez Solidarność, czyli też taki nietypowy dość narzędzie, które miało członków dodatkowo ze związkiem związać, no, może zareklamować związek w pewien sposób, więc prośba o podpowiedzenie takich różnych dobrych pomysłów nietypowych na działalność związkową. I tutaj niestety mam problem, dlatego że to z wyjątkiem Grosika, z wyjątkiem ubezpieczeń wzajemnych, które są prowadzone przez niektóre regiony, ciężko mi jest wskazać takie działania, które by wychodziły poza tym, takie typowe działania związkowe. Bo oczywiście to wychodzenie do społeczeństwa, to organizowanie wspólnej płaszczyzny porozumienia, tak? No to ja tego nie traktuję jako nietypowe, bo uważam, że to powinno być normalne działanie, tak? Że skoro działamy w jakiejś społeczności, to są pracownicy z tego regionu, więc oni też się jakby integrują, w cudzysłowie integrują z tym regionem, tak? To, co ja mogę powiedzieć z doświadczenia Europy Zachodniej, tak? To uważam, że może by to było warte rozpatrzenia w kontekście chociażby likwidacji systemu emerytalnego, czy reformy systemu emerytalnego, to fundusze emerytalne, którymi na przykład związki zawodowe na Zachodzie mają własne fundusze emerytalne, którymi zarządzają. To głównie Stany Zjednoczone, ale też Francja, Wielka Brytania. To byłoby takie działanie, które mogłoby być realizowane, tak? Ale to jest bardziej postulat, bo tego ja w Polsce nie widziałem. I to może tyle. Bo mi naprawdę trudno jest wskazać takie nietypowe działania, które jakby poszerzałyby pole związków zawodowych, tak? Może źle patrzę, nie wiem. No więc mamy rzeczywiście, to potwierdzam, te próby przenoszenia w bardzo szczątkowym zakresie, jak do tej pory, rozwiązań typowych dla tak zwanego modelu Gantt, tak? Czyli tam, gdzie związki zawodowe wykonują pewne zadania publiczne, to jest widoczne w Skandynawii, w pewnym stopniu w Belgii, ubezpieczenia, o których Daniel wspominał, tylko że to są ubezpieczenia wzajemne, bo nie ma u nas niestety ubezpieczeń od bezrobocia, którymi zarządzałyby związki zawodowe, tak jak ma to miejsce w Skandynawii. Faktycznie Grosik, i jeśli chodzi powiedzmy o tę sferę, to niewiele więcej przychodzi mi do głowy. Natomiast ja chciałbym nawiązać do tego, bo z dużym zainteresowaniem słuchałem wypowiedzi w pierwszym panelu, tych akcji, które można by nazwać akcjami solidarnościowymi podejmowanymi przez organizacje zakładowe, które panowie reprezentują. I to zarówno właśnie, to jest o tyle ciekawe, bo one się odbywały zarówno w wymiarze lokalnym, w granicach społeczności lokalnych, jak i w wymiarze ponadnarodowym. Czyli na przykład kwestia tego, co było u pana interwencji w szwedzkiej centrali. To jest w ogóle niezmiernie interesujący wątek pod każdym względem, nie tylko działalności związków zawodowych, ale również tego, jak zachowują się w Polsce i generalnie w całej Europie Wschodniej, gdzie instytucje państwowe i publiczne są słabe, korporacje ponadnarodowe wywodzące się z krajów Europy Zachodniej zachowują się, to jest truizm, inaczej niż u siebie. Dlaczego tak się zachowują? Bo mogą. To jest oportunistyczna adaptacja do warunków rynkowych, które tutaj zastają. Nie ma twardych, instytucjonalnych ograniczeń, które wymusiłyby na nich inne zachowania. Dlaczego nie ma przetargu zbiorowego, rokowań zbiorowych na poziomie branżowym? Organizacje pracodawców nie są tym zainteresowane. Państwo też nie jest tym zainteresowane, nie popiera tego. Mamy takie, a nie inne przepisy prawne, które wybitnie nie sprzyjają prowadzeniu rokowań na poziomie ponadzakładowym, które mogłyby prowadzić do tworzenia układów
układów branżowych, branżowych układów zbiorowych pracy. To byłaby samoregulacja stosunków pracy i związki na pewno bardzo by na tym zyskały, ale ja nie widzę większych szans na to, żeby to w najbliższym czasie wprowadzić. Natomiast wrócę do tego działań, do tych działań, przepraszam, które w skrócie nazwę działaniami na rzecz społeczności lokalnych. To jest strategia stosowana przez związki zawodowe w innych krajach. Na przykład w Wielkiej Brytanii w ramach tak zwanej rewitalizacji, czyli próby odbudowywania pozycji związków, odwrócenia tego negatywnego trendu spadającego uzwiązkowienia, bo ono dokonuje się wbrew pewnym optymistycznym głosom, które tutaj słyszeliśmy poprzednio wszędzie. W krajach skandynawskich nie ma już 90% uzwiązkowienia, ono wynosi między 70 a 80%. To w dalszym ciągu jest najlepszy wynik w skali całej Unii Europejskiej. Generalnie trend spadkowy trwa dalej, rewitalizacja jest prowadzona. Jakie przynosi skutki? Tutaj są bardzo mieszane oceny. Natomiast tak zwany community unionism, a więc angażowanie się związków zawodowych w życie społeczności lokalnych, podejmowanie takich akcji, jak panowie wspomnieliście, a więc chociażby ta akcja podjęta przez związki zawodowe w Bełchatowie, która miała uświadomić społeczności lokalnej konsekwencje takiej, a nie innej polityki przedsiębiorstwa. To prowadzi do zakorzenienia związku zawodowego, który przestaje być, tutaj Daniel to zresztą zauważy, człowiek wykonuje wiele ról społecznych w swoim życiu, to nie jest tylko pracownik, to jest również sąsiad, to jest również ojciec czy matka rodziny, to jest również członek różnego rodzaju organizacji działających poza przestrzenią zakładu pracy. To jest kapitał, który warto wykorzystywać. Te więzi, które są, się zgadzam, że one są słabe. To jest ten problem deficytu kapitału społecznego, polegającego na tym, że poziome, poprzeczne więzi społeczne w Polsce są słabe, one są pozrywane. My tak jak byliśmy 30 lat temu społeczeństwem, które wolało się zamykać w kręgu swoich spraw prywatnych, rodziny i bliskich znajomych, niż podejmować działania w sferze publicznej, tak jak to było lat ponad 30 temu, bo Stefan Nowak o tym pisał, to przy każdej okazji powtarzam. Taka definicja, opis, który uważam zachował aktualność do tej pory. Tak jest nadal. Natomiast jeszcze, jeśli można, to jest kierunek, który moim zdaniem warto by podejmować również dlatego, że struktura polskiego modelu związków zawodowych jest taka, a nie inna, to znaczy on jest skrajnie zdecentralizowany. Wszystko, co istotne, tak naprawdę rozgrywa się na tym najniższym poziomie, poziomie zakładowym. Wyższe struktury, o tym mówiłem na samym początku, są słabsze. Mamy tą dziurę ogromną, która dzieje na poziomie sektorowym. To jest ogromny problem. Tym bardziej organizacje zakładowe powinny dążyć do wzmocnienia swojej pozycji właśnie przez próby budowania takich więzi i wzmacniania już istniejących w ramach społeczności lokalnej. Takie akcje, które pokazują dobitnie społeczności lokalnej, że związkowcy wbrew propagowanemu w mediach stereotypowi niekoniecznie dbają tylko i wyłącznie o własne interesy, nie forsują postulatów płacowych, nie zajmują się tylko i wyłącznie własnym bezpieczeństwem socjalnym. To jest, na tym zamknę tylko jeszcze może jedno zdanie, jedno dosłownie na temat tego, jak kwestii solidarności ponadgranicznej. To jest jedna z koncepcji bardzo silnie lansowanych przez związki zawodowe na poziomie europejskim, w Europejskim Dialogu Społecznym. To jest zresztą też jedna właśnie z tych strategii rewitalizacji, która jest wskazywana. Ona w warunkach wspólnego rynku pracy może rzeczywiście przynosić dobre efekty, ale w warunkach obecnego kryzysu gospodarczego niestety napotyka na ogromne trudności. Dlaczego? Bo zaczynają zwyciężać interesy partykularne. Interesy związków zawodowych z Niemiec, dajmy na to, interesy związków zawodowych z Polski niekoniecznie muszą się pokrywać, zwłaszcza kiedy mamy do czynienia z problemem relokalizacji produkcji, ucieczki miejsc pracy tam, gdzie koszty pracy są tańsze i temu podobnym zjawiskami. Także z solidarnością ponadgraniczną, która na pewno jest słusznym postulatem, w praktyce bywa ciężko. Natomiast warto się do niej odwoływać i warto działać w skali transgranicznej
chociażby po to, żeby móc skutecznie interweniować. Czasem się uda, czasem się nie uda, ale jak było tutaj w przypadku szwedzkiej firmy działającej w Polsce, w której polski management został przywołany do porządku, no powiem tak najkrócej. Kilka minut na głosy z sali. Piotr Ciąga. Panowie, tak mi się wydaje, bardziej mówili o taktyce niż o strategii. Ja chciałbym mówić o strategii, ale niestety żadnych recept nie ma, nie jestem tutaj mądrzejszy. I chcę tylko powiedzieć kilka słów o porażkach i naszych słabych stronach, mówię tej stronie pracowniczej i związkowej. Ilustrując to, począwszy od takiego przykładu, który był, jest przykładem strasznej klęski, której konsekwencje pracownicy ponoszą w całej Polsce do dzisiaj, klęski związków zawodowych, centra. Chodzi właśnie o tą ustawę o radach pracowników. Wiadomo, że prawda jest tylko kilkanaście procent związkowienia. 85% firm, mniej więcej w Polsce, nie ma żadnej, nawet takiej namiastkowej, jakby organizacji pracowniczej. Jak rada pracowników przy właściwie zerowych kompetencjach mogłaby jednak dać, integrować ludzi? Zobaczmy, co się stało w 2006 roku. Mówię o tej klęsce z ubolewaniem, nie z jakąś satysfakcją. Centrale związkowe, bojąc się rad pracowników, że będzie to konkurencja, podpisały z Henryką Bochniarz na Komisji Trójstronnej porozumienie, że w zamian za to, że wprowadzimy zapisy utrudniające powstanie związków rad pracowników tam, gdzie nie ma związków zawodowych, w tych firmach, gdzie związki zawodowe są, zostały one oddane w kontrolę komisjom zakładowym czy tam organizacjom związkowym. Ja chcę powiedzieć, ja rozumiem intencje związków zawodowych, bo rzeczywiście pracodawcy mogliby wykorzystywać podziały między związkami a radami pracowników. Jakby obawa była uzasadniona. Natomiast jaki był tego rezultat? Zaraz po uchwaleniu ustawy uzgodnionej na Komisji Trójstronnej, jedna z organizacji pracodawców skierowała sprawę do Trybunału Konstytucyjnego, że wszystkie przywileje dla związków zawodowych są niezgodne z Konstytucją, ponieważ pracownicy nieuzwiązkowieni nie mają takich samych praw jak uzwiązkowieni w tych radach pracowników. Co się stało? Trybunał Konstytucyjny uchylił wszystkie przywileje, które wynegocjowały sobie związki zawodowe, ale to, co zapłaciły Henryce Bochniarz, czyli odpuszczenie 85% firm w Polsce, gdzie nie mogła w ten sposób powstać żadna namiastka nawet, po prostu w Konstytucji zostało. Po prostu to jest oszustwo. Ograli nas. Ograli nas przy zielonym stoliku i prawda, no nie ma co ukrywać po prostu. To jest, oczywiście to jest też i taki wniosek dla nas. O jakim dialogu my mówimy? Tak, jest kwestia, ja bardzo popieram decyzję Solidarności o zerwaniu rozmów na Komisji Trójstronnej, nie dlatego, że jestem przeciwnikiem dialogu, tylko to była fikcja. Jeżeli Donald Tusk, prawda, wysyła o tym elastycznym czasie pracy ustawę do Sejmu z pominięciem Komisji Trójstronnej, mimo że obiecał, że ona tam stanie, prawda, tak w uproszczeniu, nie wchodzę w szczegóły, prawda, to oszukują nas i pracodawcy, i strona rządowa, po prostu nie ma sensu taki dialog. Tylko jaka jest alternatywa, bo tu jest, prawda, płonące opony, laptopy. Jeśli nie dialog, to konfrontacja, tak? Ale niestety ja widzę to, bardzo pesymistycznie to widzę, tak? Widzę po prostu, że mamy liczną armię o bardzo słabym morale. Ja od 2007 roku prowadzę dla rad pracowników takie szkolenia. Proszę się zmieścić w zdaniach, bo już zaraz muszę. Dobrze. I proszę Państwa, jakie jest zjawisko, o którym chcę potwierdzić w ostatnich dwóch latach? Tak, współpracujemy, bo tam się około 1500 ludzi się przeszło z rad pracowników przez nasze szkolenia i związków zawodowych, bo to są często unia personalna na poziomie zakładów pracy. Co się dzieje, jakie jest zjawisko? Już zauważyliśmy, że nie jest, już jest coraz rzadziej, chociaż też jest to bardzo często, że z naruszeniem prawa związkowcy czy szefowie rad pracowników, członkowie są wywalani, prawda? Bo pracodawca woli zapłacić wszystkie odszkodowania i tak dalej, to jest dla niego tańsze, prawda, niż mieć aktywnego człowieka u siebie. Pojawia się coś takiego jak korupcja. Mamy już prawie chyba 9 czy 10 przypadek, prawda, z rad, które z nami współpracują, że pracodawca idzie po prostu do głowy i daje na przykład roczną odprawę, żeby tylko ten trybun ludowy odszedł, który jest skuteczny, który organizuje ludzi, prawda. I proszę Państwa, nasza armia niestety ma bardzo słabe morale, prawda, i to jest... Nie można niestety iść na wojnę z taką armią, a nie mówię to tonem potępiającym, prawda? Ja po prostu rozumiem tych ludzi, którzy zarabiają bardzo, bardzo niewielkie pieniądze i nagle się okazuje, że są gotowi nawet największa odprawa półtora roczna.
w spółce Skarbu Państwa na dodatek, nie prywatnej, 1,5-roczną odprawę zamiast 3 miesięcy, która była w umowie, zaproponowali przewodniczącemu Rady Pracowników, który zorganizował zawody. System korumpuje nas, tak naprawdę. Prawda? Ja nie wiem, może jutro mnie skorumpuje, mam nadzieję, że nie, tak? Ale chodzi o to, jak się bronić przed tego rodzaju jakby działaniami tego systemu. Ja nie wiem. I dlatego ja mniej więcej od 2-3 lat prowadzę tą taką jakby działalność, nie widząc specjalnie jej sensu. Znaczy nie to, że ja wierzę, że po prostu wierzę, to jest wiara, że jest jakiś sens, który jest przede mną ukryty. Ale tak naprawdę ja nie mam jasnej strategii swojego działania, prawda? I tak pesymistycznie się z tym chcę podzielić, co nie jest namawianiem do tego, żeby po prostu odpuszczać. Kamil, jeszcze na koniec. Inicjatywa takich społecznych. Ja mam takie pytanie odnośnie strategii związków zawodowych. To jest stricte bardziej mi chodzi o zachodnie związki zawodowe, pozyskiwania ludzi młodych. Jakie formy tutaj były stosowane? I pytanie, na ile ta strategia komunikacyjna skorelowana była z pewnymi warunkami strukturalnymi, umożliwiającymi to uzwiązkowienie? Tutaj nawiązując do pracy pana doktora Czorzowskiego, pisał pan o fabrykach post-fordyzmu i zastanawiam się, czy te sektory, które we współczesnej Polsce zrzeszają, znaczy skupiają ogromną liczbę młodych ludzi, czy to sieciówki, firmy odzieżowe, czy call center, sektor usług biznesowych, czy te warunki strukturalne tworzą jakąś, przekładają się na możliwości łatwiejszego uzwiązkowienia niż w mniejszych zakładach, gdzie ten pracownik jest na pewno dużo bardziej, jest bardziej podzielony i znajduje się pod większą presją pracodawcy. Dobrze, więc odpowiem na to pytanie teraz. Doświadczenia związków, znaczy zachodnich, to jest ten problem, czym jest Zachód? Mamy do czynienia z wieloma modelami kapitalizmu i wieloma modelami działalności związkowej. Czy generalnie powiem tak, łatwiej jest tam, gdzie panują korporatystyczne stosunki pracy, to nie jest żadne odkrycie. W Niemczech chociażby, czy właśnie w krajach skandynawskich mamy do czynienia z pełnym, bardzo szerokim dostępem już na etapie edukacji szkolnej do informacji o tym, czym związki zawodowe są i co robią. W krajach, gdzie mamy do czynienia z tym modelem liberalnej gospodarki rynkowej, któremu nam jest bliżej, a więc naśladowaniem niestety nie wszędzie modelu anglosaskiego, ten kontakt jest bardziej utrudniony, dlatego podkreślam, tutaj sprawdzają się te strategie, które można by nazwać działalnością osadzoną w społecznościach lokalnych na tym poziomie. Natomiast to, o czym pan mówi, docieranie do młodych ludzi istotnie jest łatwiejsze w tych, a używam tej metafory, fordowskich fabrykach, a więc tych zakładach pracy, które działają w sektorze usługowym. Sieci handlowe, call centers chociażby. To jest, jeśli chodzi o sieci handlowe, teren obiektywnie łatwiejszy do docierania do ludzi młodych. Z kilku przyczyn, no bo to są otwarte zakłady pracy, tak? Kiedy się wcielamy w rolę klienta, będąc organizatorem związkowym, no to z łatwością możemy nawiązać taki kontakt. I tak zresztą związki zawodowe, począwszy od Solidarności, robiły i robią już od kilkunastu lat. Dwa. W tych usługach siłą rzeczy średnia wieku pracownika jest mniejsza, chociaż w tej chwili wcale nie jest już taka niska, chciałbym zauważyć, bo z moich badań, jakie prowadziłem całkiem niedawno, no wynika, że średnia wieku pracownika sieci handlowej wśród tych dominujących przekracza 35 lat już w tej chwili, także mamy do czynienia raczej z ludźmi wchodzącymi w wiek średni niż bardzo młodymi. Docieranie do młodych ludzi oczywiście jest kluczowym problemem, bo jak związki nie pozyskają młodych ludzi, to wkrótce ich nie będzie. Panowie sami przytaczali dane dotyczące demografii w związkach zawodowych i średniej wieku. To jest, aż abstrahując od tego, od centrali mówimy, około 50. To nie ma strategii, ja niestety nie widzę takiej spójnej strategicznej odpowiedzi na ten problem w tej chwili. Nawet samo organizowanie, którego jednym z kluczowych, ważniejszych elementów jest docieranie do ludzi młodych, a w Polsce jest, jeśli chodzi o ten poziom założeń strategicznych, dosyć rozmyte, bo próbowano różnych sposobów.
ale generalnie powielono taki model anglosaski, który polega na odgórnym organizowaniu prowadzonym w ramach czy w formie kampanii dużych, tworzonych na poziomie krajowym i branżowym. To jest oczywiście dobre, ale jak pokazują chociażby brytyjskie doświadczenia, ma swoje słabe strony, dlatego że to nie prowadzi do upodmiotowienia pracowników. To jest na tej zasadzie, ktoś przychodzi i organizuje ludzi, a potem sobie idzie. I mamy do czynienia, tak jak ja miałem okazję to właśnie obserwować, prowadząc badania terenowe, z ubiądem, bo umieraniem takich organizacji, w których nie zbudowano czy nie stworzono przywództwa silnego. To jest ten wątek, który pojawiał się wcześniej. W skali mikro, małych grup społecznych, małych grup, przywództwo jest cechą kluczową, to jest podstawowy warunek istnienia. Uważam, że docieranie do ludzi młodych w polskich warunkach musi odbywać się na poziomie raz zakładu pracy. Inna sprawa oczywiście, że młodzi ludzie pracują niestety na innej podstawie niż umowa o pracę i związki mają trochę związane ręce ze względu na stan naszego prawa. Ale mogą próbować wychodzić z pewnymi rozwiązaniami, na przykład oferując chociażby pomoc prawną, o ile oczywiście tam, gdzie mogą sobie na to pozwolić, tak w najbardziej przyziemnym sensie finansowym, pomoc prawną pracownikom zatrudnionym na śmieciówkach. Tak prosty pomysł, ale być może to jest forma. Marta Wandowski, rzecznik prasowy Solidarności, witam serdecznie, bo nie witałem się. Ja mam tylko krótkie pytanie do panów. To pan doktor zadał pytanie. Ciekawy jestem, jak zostanie wykorzystany ten potencjał tej manifestacji z 14 i tych dni protestu. Ja bym chciał odwrócić, bo my we wtorek mamy sztab protestacyjny w Katowicach, po którym ogłosimy dalsze nasze działania, ale chciałbym usłyszeć, co wy byście zrobili w naszej sytuacji, w tym konkretnym punkcie, w jakim jesteśmy. Tyle. A jaka jest stawka? Za doradztwo? Daniel, ty przecież wiesz, że my dobrze płacimy. Dobrze, ja może odpowiem najpierw tutaj. Oczywiście, mówię o strategii ogólnej, dotarcie do młodych, tak? To nawet nie jest tak bardzo kwestia też, znaczy oczywiście umowy śmieciowe są problemem, ale nawet i pracownicy, którzy są zatrudniani na etacie, też dotarcie do nich jest problemem, bo powiedzmy, daję przykład sieci Carrefour, która część swoich pracowników przerzuca na franczyzę. Oni są pracownikami, ale nie są pracownikami Carrefoura, w związku z tym ich porozumienia, które są w Carrefourze, nie obejmują, tak? Strategia Solidarności powinna być taka, że na tej ostatniej debacie, która była w czwartek robiona przez Europejskie Centrum Solidarności Eberta, było pytanie, czy strategia ma iść od góry, czy od dołu, tak? Od góry, czyli to ma być działanie polityczne, czy od dołu działanie od podstaw. Oczywiście ja twierdzę, że działanie od podstaw jest kluczem, bo jeśli my nie będziemy rozwijali organizacji komisji zakładowych, to za chwilę w ogóle związków zawodowych nie będzie. Ale tu jest połączenie idealne z poziomem tym nieco wyższym, bo poprzez komisje zakładowe można wchodzić do Europejskich Rad Zakładowych i działać na nieco wyższym poziomie, tak? Odpowiedź do pana Ciąpy. Oczywiście ja doskonale rozumiem, że ustawa o informowaniu jest kompromisem. Jest fatalnym kompromisem, bo ta ustawa jest fatalna. Ale mogę dać przykłady takich firm, gdzie działa. Ale gdzie ona działa? Tam, gdzie są silne organizacje związkowe, gdzie za radą pracowników stoją organizacje związkowe. W firmach, w których nie ma związków zawodowych, a są tylko rada pracowników, to mogę podać na palcach jednej ręki trzy, gdzie to działa, ale to działa w firmach zachodnich, gdzie ta kultura jest zupełnie inna.